Początek nowego roku stawia kolejną szansę na zmiany. To czas, kiedy większość stawia przed sobą nowe wyzwania. Jak sądeczanie planują zmienić swoje życie na lepsze w 2014 roku? Będę mniej pracowała. W moim wieku to jest plan, żeby rok do przodu w zdrowiu. Najważniejsze. No i spokój w rodzinie, w Polsce. Żeby nie było gorzej, no. Żeby nie było gorzej. Nie mam planów tak właśnie wielkich, no w domu siedzę, urodzą się mi, wnusia urodzi bliźnięta, to będę jej pomagać, no i tak, że jest dobrze. Że schudnę. Tak, tyle chyba. I że mężowi też powiem, że będzie, przestanie palić. No właśnie, to są takie postanowienia, czy da się je zrealizować? Chyba nie. Od razu wskazuję na nieudane, tak, ale... Nie wiem, zobaczymy, co z tego wynika. Obiecałam sobie, że będę chodzić na siłownię. I teraz jak to publicznie powiem, więc może to przyniesie jakiś skutek. Wiem, że drożeje wszystko. Nawet i alkohol, akcyza tak zwane. No to trzeba rzucić palenie, bo to kosztuje już chyba 12 zł. No. Nie mam. Marzę, żeby jechać do spa. Masażyki, coś takiego. O. Nie jakaś kosmetyczka, ale po prostu zrelaksować się. Nie palę. Żadnych nałogów, po prostu trochę, może trochę schudnąć, ale raczej wszystko mi się w sobie podoba. Więcej się uczyć, odchudzić się może troszkę, a poza tym to chyba nic więcej. Ja zbytnio postanowień nie mam, tylko chcę zdać maturę. Każda chwila jest dobra, żeby coś ulepszać w swoim życiu i nie trzeba do tego jakiejś specjalnej okazji typu postanowienia noworoczne. Chociaż dla niektórych jest to motywujące, także raczej taki zwyczaj, że się postanawia, a później się nawet nie do końca dopełnia tych postanowień, no ale jest taka tradycja, że są te postanowienia noworoczne. Żeby wytrwać w postanowieniach noworocznych, potrzebne jest zaangażowanie i silna wola w wytrwaniu. Jeśli się nie uda, kolejna szansa na zmianę będzie za 365 dni.